wybrałem się na bieganie. Miało być dzisiaj 13 km biegu z narastającą prędkością. O, ale wczoraj delikatnie zmieniłem dietę. Nie jadłem nie wiadomo czego, ale rano obudziłem się ze strasznym bólem brzucha. Ani siedzieć, ani stać, ani leżeć. Ten ból trochę puścił, natomiast nadal jakoś, nie wiem, ten brzuch jest taki twardy i napuchnięty. Jeszcze coś mnie w prawej nodze ciągnie, więc pewnie z tego planu 13 km nie wyjdzie wiele, bo miałem w ogóle nie iść biegać, sobie odpuścić. Ale nawet w formie rozruchu zdecydowałem, że zrobię te 6-7 km. Już dawno nie byłem tak mokry, jak jestem obecnie. Straszna ulewa, ale trening wykonany tak czy siak. I właśnie takie dni powodują ogromną satysfakcję po wykonanym treningu. Mimo że już po 3 km mniej więcej wiedziałem, że przyjdzie deszcz, może nie spodziewałem się, że aż taki, to nie zawróciłem, tylko biegłem dalej. Nawet przez chwilę nie przyszło mi przez myśl, żeby właśnie zrezygnować. A to tylko dlatego, że tak mocno zafiksowałem się na konkretnym celu związanym z maratonem warszawskim, na konkretnej godzinie, którą chcę osiągnąć. Gdyby ten cel był na zasadzie, a chcę dobiec, no to prawdopodobnie ten trening nie zostałby dokończony, a w tym wypadku został dokończony i było no przynajmniej 7 kilometrów, 8 biegów w takim kompletnym deszczu, w kompletnej ulewie, wszystko mokre do suchej nitki, można było wyciskać ubrania, a mimo ten trening został zrobiony, mimo tego założenie zostało zrealizowane, więc jak realizuję taki trening w takiej ulewie, że nie do końca widzę, gdzie biegnę, to tym bardziej jestem z siebie gdzieś tam dumny i zadowolony. Także trening wykonany, mamy godzinę 14:54. Szybkie ogarnięcie po bieganiu i zaczynam właśnie kolejny blok pracy. Właśnie rozpoczynam blok pracy nad jednym konkretnym klientem, nad jedną konkretną współpracą. Klient, w przypadku którego transakcje opierałem na 1, 2, 3 miliony złotych. W przypadku tego klienta marketing jest w zasadzie budowany, można powiedzieć, od podstaw. Także w jego wypadku zajmuję się kwestią content marketingu, kwestią całego lejka marketingowego, kwestią reklam płatnych, wdrożeniem szkolenia dla pracowników, właśnie dotyczącego, można powiedzieć, mediów społecznościowych, bo w przypadku tej branży ta wiedza bardzo im się przyda, także dość kompleksowa współpraca, zawierająca wiele elementów. Sam klient jest klientem bardzo fajnym, wspólnicy są mocno otwarci na różne moje nowe propozycje do wdrożenia. Jest to też przedsiębiorca, są to też przedsiębiorcy świadomi, czyli nie przedsiębiorcy, którzy oczekują, że w ciągu tygodnia wydarzy się nie wiadomo co, tylko że budowa marketingu, budowa jakby całego lejka, całego procesu pozyskiwania klientów, to jest proces, który trwa i nie wydarzy się nic w tydzień, czy nawet w miesiąc, więc w przypadku tego klienta mamy założony konkretny horyzont czasowy, pośrednie cele do realizacji i jestem pewien, że uwzględniając moje umiejętności, uwzględniając też otwartość tych przedsiębiorców, tych wspólników na wdrażanie nowych zmian, wyniki będą bardzo dobre i satysfakcjonujące dla obu stron. Mamy czwartek, godzina 17:06. Lecę właśnie na trening z narastającą prędkością, imitacja wyścigu, łącznie będzie 8 km, a za dosłownie 2 godziny wracam do Warszawy, bo już w najbliższą sobotę czeka mnie bieg powstania warszawskiego, także będzie działo się na pewno sporo. Oczywiście relacje z tego biegu też zobaczysz, które gdzieś tam miejsce zająłem, jaki czas zrobiłem, chociaż ten bieg też nie będzie biegiem, gdzie będę walczył o jakąś życiówkę, to jest jedynie jakiś tam sprawdzian, można powiedzieć punkt pośredni w trakcie przygotowań do maratonu. Ostatni sprawdzień przed biegiem powstania warszawskiego. Forma w górę. 29 lipca, godzina 18:54. Ja zaraz lecę właśnie na bieg powstania warszawskiego. Jestem już po rolowaniu. Jadę sobie trochę wcześniej. O 20:25, o 20:30 startuję bieg na piątkę. To trochę tam pokibicujemy. O 20:25 będzie śpiewanie roty. I potem 20:55 ma być odśpiewanie hymnu
Polski i o 21 start naszego dystansu, czyli 10 km. Samopoczucie jest dosyć dobre. Na razie pogoda jest dosyć fajna. Nie za ciepło, nie za zimno. Natomiast zapowiadają się burze z gwałtownymi ulewami i zobaczymy, jak to wyjdzie, czy faktycznie ta burza się pojawi, czy się nie pojawi. Tam deszcz może padać, natomiast jak przyjdzie ogromna ulewa, taka jak przyszła wczoraj, że w ciągu 30 sekund studzienki już nie były w stanie zbierać wody i się porobiły rozlewiska, no to samo bieganie nie będzie wtedy tak przyjemne, jak mogłoby być. Zresztą mam związaną jeszcze jedną obawę, którą gdzieś tam rozpoznałem ostatnio podczas biegu na Śląsku. Bieg tam wtedy był na no, tam 10,8 km i to był pierwszy bieg, który biegłem w nowych butach, akurat po mokrym New Balance Fresh Foam V11 i można powiedzieć, że doświadczyłem pewnej wady tych butów i jeśli właśnie ten model posiadasz, to daj znać. Nie wiem, czy to jest jakiś efekt placebo, czy tak mi się po prostu, nie wiem, wydawało, miałem takie złudzenie. Natomiast w tego typu butach, biegając po płaskim w deszczu, jest jeszcze ok. Ale biegając już jakieś tam podbiegi, czy jakieś pagórkowate odcinki, no to jakoś ten but mi się po prostu ślizgał. Sam but jest w sobie bardzo, bardzo fajny, mięciutki, wygodnie się w nim biega. To jest zupełnie coś innego niż wykorzystywałem wcześniej do biegania. Także ogólnie sam but mocno polecam. Zastanawiam się tylko nad bieganiem w deszczu, czy tylko ja miałem takie wrażenie, czy ty też być może jak korzystasz z takiego modelu buta, to też takie wrażenie po prostu posiadasz. Co do samej trasy, trasa dość ciekawa, jeśli chodzi o to 10 km. Nie biegałem jeszcze nigdy tej trasy. Wiem mniej więcej, które to są ulice. A no, trasa sama w sobie jest generalnie płaska, no bo to są jakby niziny, tak? Jeśli chodzi o sam czas, to też nie mam jakichś bardzo konkretnych założeń. Chcę czerpać gdzieś tam frajdę z tego biegania. Chciałbym, myślę, celować w 4:40, 4:45 takie tempo, mniej więcej na tych 10 km. Zastanawiam się, jak to rozegrać. Będą pacemakerzy, natomiast ci pacemakerzy tak są po środku tego tempa, które chciałbym utrzymać. Nie będzie to tempo zabójcze, bo też nie chcę się zajeżdżać, jest dopiero, można powiedzieć, jakiś tam punkt odniesienia do tego maratonu. Więc pacemakerzy są na 4:30 tempo i tam chyba na 4:50 jakoś tak. Więc ja tak gdzieś po środku chcę być. I zobaczymy, może się właśnie ustawię z pacemakerem na 4:30 tempo na tych 10 km i będę starał się za tym pacemakerem utrzymać, no i na sam koniec gdzieś tam przyspieszyć i to też będzie dobry trening sam w sobie do maratonu, tak? No bo na maratonie na te 3:30, które będę chciał gdzieś tam osiągnąć, między 3:30 a 3:40, no to raczej będę właśnie celowo ustawienie się za pacemakerem i dobre tempo, bo błąd, który popełniłem, znaczy błąd, no tak wyszło po prostu podczas wyścigu nocnego, ostatniego w Warszawie, który tutaj był, Night Run. Wystartowałem i stawka się na tyle rozciągła, że osoby przede mną miały za wysokie tempo, nie byłem w stanie ich dogonić, a ci za mną mieli za wolne tempo i byli tam 300 metrów, 400 za mną. I tu pojawił się problem, bo w zasadzie większość trasy biegłem po prostu samemu. Tutaj postaram się utrzymać za kimś, żeby to tempo było wspólne, żebyśmy wspólnie pracowali na fajny wynik. I krążenie na proszę. 3, 2, 1. I wystania warszawskiego ruszy! Do zobaczenia na mecz.